Mapa jest bardzo dokładna, choć nieco wyblakła, bo pochodzi z 1848 roku. Po traktacie z Guadalupe większość bogatej szlachty porzuciła ziemię w obawie przed represjami. Wraz ze skaczącym wilkiem zakopaliśmy moje złoto w jaskini na klifie. Niestety zapomniałem, gdzie dokładnie. Dlatego 5 lat temu pojechałem z Jose do Great Falls, gdzie udało mi się zdobyć tę mapę. To drogowskaz do jaskini. Jadą. Witaj, skaczący wilku. Witaj, Salazarze. Podobają ci się nowe lasy? Tak, są cudowne, dziękuję. Jesteś moim kolegą i zdaję się na ciebie. Przyniosłem mapę. Widzisz? Jesteś pewien? Mam ją zatrzymać? Tak będzie lepiej. Jedziemy, Jose. Jose. Dobrze. Zimny zabójca. When you return.
Ten punkt jest oznaczony moimi inicjałami. S-E-M. Jose. To krople lecznicze. Medicine drops. Nic mi nie będzie przez kilka godzin. Żyję tak od lat. Marzyłem, żeby tam wrócić, ale serce mi na to nie pozwala. Schowaj ją w szkatułce na biżuterię mojej córki Eleny. Przekaż jej skarb po mojej śmierci, gdy skończę 18 lat. Modlę się do Boga, abyś go odzyskał, jeśli już nie przepadł. Sporządzę nowy testament. Podpiszesz go jutro. Dodaj, że wyznaczyłem Jose Desmay na opiekuna mojej córki. Ufam mu, odkąd był małym chłopcem. Moja Elena będzie miała zaufanego przewodnika. Dziękuję. Zawsze był pan dla mnie dobry, a jestem tylko prostym człowiekiem. Nie. Zrobię, jak powiedziałeś. Skoro już tu jestem, chciałbym przypomnieć, że muszę opłacić czesne twojej córki za następny rok. $300. Dobranoc. Dbaj o siebie. Jose. Jose! Cieszę się, że mnie usłyszałeś. Wołał mnie pan. Moje lekarstwa. Dwie krople. Pośpiesz się. Moje serce. Przyniosłem krople. Na co czekasz? Po co ten pośpiech? Chcesz, żebym umarł? Zapomniałeś, co zrobiłeś mojemu ojcu? O co ci chodzi? Zginął przez ciebie. Nic o nim nie wiesz. Skazałeś go na szubienicę. Byłeś sędzią. Był bandytą. Nie mogłem go ocalić. Przygarnąłem cię. Nie pozwól mi się udusić. Umieram. Każdy prędzej czy później odejdzie do Stwórcy. Morderca. Wynagrodziłem ci wszystko tak, jakbym był twoim ojcem. Czekałem na ten dzień. Skąd ta nienawiść? Policja się dowie. Oczywiście. Odkryją, że umarłeś z przyczyn naturalnych. Muszę tylko upuścić szklankę. Zabiłeś mnie dla złota, morderca. Thank you.
Jose? Wejdź. Co się stało? Mój pan Salazar zostawił w Pergaminie osobisty dokument. Sprawdzimy. Mam nadzieję, że się nie śpieszysz. Nie. Poczęstuję cię bardzo starym Porto. Co roku dostaję 50 butelek z Hiszpanii, ale czekam 30 lat, zanim je otworzę. Ta przyjechała 30 lat temu. Nie. Nie jestem godzien, ale... Jeśli pan nalega... Nalegam. Dziękuję. Zaraz przyniosę pergamin. Bardzo dobre. Nic tu nie ma. Widzę. Bardzo dobre. Żegnaj. Wstawać. Szybko. Zastrzelę każdego, który się ruszy. Zwiąż ich. Rzuć broń. Ręce do góry. Do góry. Ruszać się szybko. Szybko. Come on, move. Move, I said. Be quick about it. Come on, move. Dokąd się wybierasz? Wracaj do reszty. Ruszać się. Idź, kanalio. Wstawaj. Usiądźcie. Come on.
For you. Here. Zabiłeś czterech naszych, a wy dwóch strażników. Rozwiążesz nas? Rozwiążemy was po kolei. Nie chcemy niemiłych niespodzianek. Nie masz prawa nas tak traktować. Nawet morderców traktuje się lepiej. Bierz jedzenie, bo stracisz szansę na posiłek. Wy pijecie whisky, a my niedobrą tequilę. Protestujesz? Rabusie i zabójcy oczekują szczodrego traktowania. Chcemy być traktowani jak ludzie. Nikt tak naprawdę nie chce być bandytą. Wojna wprowadziła zamieszanie. Obwiniaj wojnę. Myślisz, że tylko wy walczyliście? Reszta wróciła do uczciwej pracy. Czym się różnicie? Przepraszam, zgubiłem się. Czego szukasz? Drogi do Butte. Jeśli pojedziesz z nami do skrzyżowania, to wskażemy ci drogę. Może napijesz się w międzyczasie whisky lub tequili. Dziękuję, z przyjemnością. Co jest? Jestem wrażliwy. Nie mogę znieść cierpienia bliźnich. Rozwiąż ich. Obrabowali bank, to bandyci. Dlatego masz ich uwolnić. Rozwiąż ich. Słyszysz? Czego chcesz? Nie martwcie się tym. Mamy mordować i rabować? To będzie konieczne. O co chodzi? Zobaczymy. Będę waszym szefem. Mam do tego prawo, dopóki ocalicie mi życie. Stoi? Tak. Masz mówić, tak jest. Dobrze. Tak jest. Gdy widzisz, że drży mi ręka, to natychmiast podaj mi pistolet. Tak jest. Bolą mnie plecy, nie czuję rąk. Nie czujesz? Powiesili mojego ojca, gdy miałem 6 lat. W desperacji przylgnąłem całym sobą do jego wiszącego ciała. Potrzebowali dwóch strażników, żeby mnie od niego odciągnąć.
Długo nie czułem rąk. Widzicie, jak drżą? Słyszycie? To Indianin. Bez obaw, to tylko czerwone pióro. Punktualny jak zawsze. Znasz dokładną lokalizację jaskini? Tak. I dochowujesz tajemnicy? Tak. Wiesz, że mogę wysłać cię na szubienicę za zabicie twojego pana? Wykonywałem twoje rozkazy. Byłem ci wierny i czekałem. Teraz ci się odwdzięczę. Jedziemy? Podoba mi się tu. Poproszę pokój. Dolores, zaprowadź pana. Tędy proszę. Cisza. I want my money. Your name is on the list of creditors. Chcę odzyskać pieniądze. Cisza. Rozumiemy, ale proszę o szacunek. Czy policzyłaś wszystkie zaciągnięte długi? Co do grosza. Co proponujesz? Na razie nie mam pieniędzy. Chcę moje pieniądze. Mam 6 miesięcy. Cisza. Uspokójcie się, bo niczego nie rozwiążemy. Proszę o pół roku. Szynk i garbarnia należą do mnie. Są warte ponad 10 tysięcy. Czy to nie gwarancja? Pół roku to za długo. Chcemy ich teraz. Zalega pani z zapłatą od wielu miesięcy. Kiedy ją dostanę? Tak, Ted? Mówię w imieniu nas wszystkich. Mów. Wszyscy obniżymy dług pani Beckett o $300, ale nie zamierzamy czekać ani dnia dłużej. Co pani na to? Mówiłam, że to niemożliwe. Nie mam przy sobie pieniędzy.
Zapłacisz 2000, albo sprzedamy wszystko, co do ciebie należy. Musisz przestrzegać prawa. To ja podejmuję decyzję. Nazywam się Jose Desmey. Wczoraj przyjechałem do Anakondy. Planuję tu zamieszkać, więc postanowiłem przejąć dług pani Beckett. Masz do tego prawo. Żałuję, że czasy dżentelmenów minęły. Wielu mężczyzn zapomniało o złotej zasadzie, nawet w obliczu pięknej damy. Witaj, Ted. Pan Desmey. To zaszczyt. W czym mogę służyć? Czy jesteś zadowolony z dostarczonych skór? Są najwyższej jakości. Kilka obsypano zbyt dużą ilością soli. Poprawię następną dostawę. Dobrze się zaprezentujesz w Denver. Oby. Żegnaj, panie Desmey. Chciałbym panu powiedzieć w zaufaniu, że udoskonalił pan nasze biedne miasto. Zmieniło się nie do poznania. Poza tym, dzięki swoim dobrym manierom i hojności, jest pan powszechnie lubiany. Żegnaj, Ted. Przepraszam. Witaj, Saro. Czyż on nie jest wspaniały? Jest. Dając mi kolejny 1000, stałbyś się szefem wszystkiego. Szynku, garbarni i mnie. Mam cię dość. Możesz zostać lub odejść. Rób, co chcesz. Jesteś robakiem. Zastąpiłeś moich pracowników swoimi brzydalami, a teraz każesz mi to zaakceptować albo odejść? Oferujesz mi nie swoją własność. Wolałabym wrócić do wędrownego życia. Lepiej przyjmij ofertę lub odejdź. Jesteś gorszy od bandytów. Muszę ją przyjąć albo wyjechać? Prawdziwy dżentelmen. Muszę ją przyjąć albo wyjechać? Mam wiele zmartwień. Lepiej ją przyjmij lub wyjedź. Jesteś odważna. Myśli, że jest mądry, udając pokorę. Szantaż nie ujdzie mu na sucho. They're digging a green down the way. We're gonna shout and sing.
Żegnaj, Carson. Naprawdę wyjeżdżasz? Tak. Serce mi pęka. Zawsze byłaś dla mnie bardzo dobra. Powodzenia. Żegnaj. It's so lonely when our good friend goes away. Say goodbye, hope we'll meet again someday. These are words that are Serce mi pęka. Jest potwornie chuda. Zapomnij o niej. Jim, przynieś świecę z drogi. Cztery świece. $20. Dobra. Dobra, Bob. Okay, Bob. Brawo! Podpal. Kto ci pozwolił? Wstawaj. Wstawaj. Did you hear? Kazał ci wstać, nie słyszałeś? Didn't you hear? On your feet, stranger. Kazałem wam się zachowywać. Nie chcę żadnych problemów. Ile razy mam wam to powtarzać? Jeśli będziecie zwracać na siebie uwagę, to będzie po ptakach. Kto to był? Nieznajomy. Kręci się tu od kilku dni. Pilnujcie go w dzień i w nocy, zrozumiano? Spokojnie, dostał już nauczkę. Indianie potrzebują broni i tylko my możemy ją zapewnić. Zgadza się. Zabiliśmy wszystkich konkurentów. Ciszej, idioto. Wszyscy zostali słusznie skazani na szubienicę, zgodnie z nakazem szeryfa. In accordance with the orders of the sheriff.
Co jeśli kiedyś użyją jej przeciwko nam? Myślę, że będą potrafili się zachować. Przynajmniej do czasu, gdy zmobilizują się do buntu. Do tego czasu będę już w Kanadzie. Najpierw odzyskajmy złoto. Nikt nie tknie złota. Ktokolwiek pójdzie tam beze mnie, zginie. Idę do magazynu. Umiesz strzelać, ale zgasiłeś tylko 3 świece. Pokaż pistolet. Dam ci radę. Byłem dobrym strzelcem. Spiłuj muszkę. Po co? Patrz. Brawo! Jesteś ekspertem, ale posłuchaj mojej rady. Spiłuj muszkę. Dlaczego? Bo pewnego dnia twoi klienci się zdenerwują, pozbawią ci pistoletu i wsadzą ci go do ucha. A celownik w uchu bardzo boli. Elena? Pan Desmay. Gdybym nie wiedział, że przyjedziesz, to bym cię nie poznał. Gdy ostatnio cię widziałem, byłaś piegowatą dziewczynką. 5 lat temu, na pogrzebie mojego ojca. Wedle jego woli przyjechałem do Anakondy, aby dbać o twoje interesy. Chodźmy. Oczywiście dostaniesz prywatne pokoje. Możesz skorzystać z zewnętrznego wejścia, jeśli nie chcesz przechodzić przez szynk. Idziemy? Where have you gone? Will you return to me? When you come, will I be known? Will my heart be overflowing? Will you care and will I be alone? Come what may be low above you, I'm admitting that I love you. Pretty girl, you should have known. Pretty girl, you should have known. We welcome you to this land. We welcome you to this land. We welcome you. There is love.
Możesz odejść. Widać tu kobiecą rękę. Masz rację. Wcześniej należał do kobiety. Uwielbiam kwiaty. Czuj się jak w domu. Szynk i garbarnia należą do mnie. Pięć długich lat poświęcenia, zaczynając od zera. To różaniec? Tak. Prezent od matki przełożonej z mojej szkoły. Zapewne znasz swoją sytuację. Choroba twojego ojca pochłonęła jego majątek. W chwili śmierci nie miał praktycznie niczego. Nie chcę sugerować żadnego zobowiązania, ale gdyby nie ja... Wiem. To samo powiedziałeś na pogrzebie. Gdyby nie ty, nie byłoby go stać na leki. Zamierzam spłacić ten dług. Należały do mojej matki. Są twoje. Tak położę kres smutnej przeszłości. Nie chcę rekompensaty. Są twoje i niech nikt ci ich nie zabierze. Obiecałem twojemu ojcu, że będę cię chronił i nie złamię słowa danego umierającemu. Well, in my day it would never have happened. Oh, I'm sorry. Excuse me. Wybacz. Nie zrobiłem tego specjalnie. Mam to gdzieś. Pokażę ci. Kto to zrobił? On. Dobrze strzelasz. To zimny zabójca. Bronił go. To prawda, panie Desmay. Kto to zrobił? Daj pistolet. Chodź. Co robisz? Puść go. Mówiłem, żebyś spiłował muszkę. Nie żyje? Tak. Wróć do pokoju. Odsuńcie się. Zachowajcie spokój. Nic nie zrobimy. Porozmawiajmy w twoim biurze. Działał w obronie. Możesz mi wierzyć. Dlaczego miałbym chcieć go ocalić? Zabił mojego człowieka. Nie powinienem się w to mieszać, ale to dla mnie kwestia zasad. Pragnę sprawiedliwości. Mogę panu uwierzyć, ale prawo ma swoje zasady. Zgadzam się, ale to jego pierwsze przewinienie. Chcę postąpić zgodnie z prawem.
Musimy poznać jego zdanie. Nieznajomy? Nazywam się Bill McGregor. Pan Des May wpłaci za ciebie kaucję, jeśli obiecasz dla niego pracować. Oszalał. Dużo jem i nienawidzę pracować. Poza tym piję 2 butelki whisky dziennie. Słyszał pan? Nie przeszkadza mi obżarstwo. Możesz pić 1 butelkę. Podejdź. Stoi. Muszę przywyknąć do pracy. Ręczysz za niego do czasu procesu. Słyszałeś? Mam prawo cię zabić, jeśli spróbujesz uciec. Chodź. Żegnaj, szeryfie. Żegnaj. Powodzenia. Cześć, Bill. Dlaczego nie przyniosłeś skór wcześniej? Na twoim miejscu wyjechałbym do Kalifornii szukać złota. Tak zrobię. Po miesiącu pracy spłacę dług i wyjadę. I dobrze. Co sądzicie o Billu? Nic nowego. Pilnujemy go w dzień i w nocy. Nie może się dowiedzieć o przemycie broni. Nie rozumiem, dlaczego tu przyjechał. Dlatego macie go pilnować. Nie rozumiem, dlaczego przekonałeś Desmaya, że jesteś pijakiem. Myślałem, że to go zrazi. Ciekawe, jakie ma intencje. Próbuję się dowiedzieć. Ufam panu. Ani słowa. Będę milczał. Twoi przyjaciele. Załatwione? 2000 skór, czyli $4000. Pan Desmay obiecał mi zniżkę. Bez dyskusji, płać. Zawarliśmy umowę. Możecie zabrać skóry. Pewnie. Zapłacisz cenę rynkową. Nie wtrącaj się. Więcej pracuj i mniej pij. Jesteście odważni przy staruszku. Tobą też się zajmiemy. Módl się, żebyś zawsze trafiał na uczciwych mieszkańców. Zapomniałaś o naszej umowie. Obiecałaś, że nigdy nie wrócisz. Ludzie czasem potrzebują pomocy. Daj mi 10 tysięcy, a odejdę. To za dużo. Mogę zapłacić $1000.
Chcę równo 10 tysięcy dolarów. Tyle ode mnie wyłudziłeś. To brzydkie słowo. Bardziej pasuje ukradłeś. Szeryf chce wiedzieć, kto kontroluje handel bronią. Mogę wskazać mu właściwy trop. Co ty na to? Oczywiście. Zabierz ją i podłóż pistolet. Popełniła samobójstwo. Panie, obdarz wiecznym odpoczynkiem tę pokorną istotę, która powraca do zaświatów. Wysłuchaj naszej modlitwy jako naszego wstawiennictwa. Amen. Ojcze, dlaczego ta biedaczka została pochowana tak daleko od Anakondy? Nie rozumiem. Panie Desmay, wiem, że jest pan empatyczny. Pani Beckett przez całe życie wyznawała wiarę chrześcijańską, która nakazuje oczyszczenie osobom, które odebrały sobie życie. Była dobra, mądra i uczciwa. To tragedia. Tragedia, która wymaga śledztwa. Nie jestem przekonany, że popełniła samobójstwo. Interesujące, doktorze. Zapraszam, poczęstuję pana dobrym porto. Dziękuję, przyjmuję zaproszenie. Poważnie? Zawsze się tak kończy. Dziękuję. To zaszczyt. Panie i panowie, jesteśmy wdzięczni panu Desmay za jego wkład w rozwój naszego miasta. Podziwiamy jego uczciwość i przyzwoitość. John, wiesz, że jestem skromny. Byłbym bardzo dumny, gdybym dorównał twojemu szczodremu opisowi. Chciałbym zasłużyć na taką pochwałę i mam nadzieję, że tak się stanie. Mam zamiar okazać mieszkańcom Anakondy mój szacunek i wdzięczność. Panie i panowie, dobranoc. Dobranoc. Good night, Desmay, and thanks. Odprowadzę panią. Pan Desmay jest dziś bardzo zajęty. Jeśli pan chce.
Za kilka dni przyjedzie dzwon, który zamówiłem z Santa Fe. Rozumiem. Bicie dzwonu ma przypominać nam o powinności wobec Boga i naszego sumienia. Czego potrzebujesz? $200. Jeśli nie znajdę darczyńcy, to będę musiał go odesłać do Santa Fe. $200? Nie prosiłbym, gdybym nie wiedział, że posiadasz zmysł humanitaryzmu. Podarowałeś $500 ubogim, ku pamięci pani Beckett. Biedna pani Beckett. Dzień przed odebraniem sobie życia odwiedziła mnie w kościele. Co powiedziała? Przecież jestem księdzem. Co robisz? Dlaczego mi go podałeś? Podaj pieniądze na dzwon. $200. Bóg zapłać. Jak można być niegodziwym, gdy światło Boga pada na twarz? Jesteś pobożny, Desmay. Doktorze, mam pieniądze na dzwon. Desmay jest taki pobożny. Z pewnością. Może napije się pan wina. Proszę usiąść. Dziękuję. Będę szczery. Przed przyjściem do pana poszedłem do szeryfa, ale nie było go w biurze. Jestem pewien, że pani Beckett została zamordowana. Przypomina pan sobie podobną sprawę? Tak samo było z Johnem White'em. To klasyczny przypadek morderstwa. Morderstwa są straszne. Jest pan pewien, że pani Beckett została zamordowana? Nie mam wątpliwości. Rozumiem. Bob, raport koronera. Biedny doktor. Samobójstwo. Chodźcie, pora poszukać jaskini. Mam siły. Jesteśmy prawie na miejscu. Jesteśmy. Mapa się nie myli. Łapcie za kilofy.
Wystarczy. Bardzo dobry początek. Zajmie nam to tylko kilka godzin. Wracajmy do miasta. Nie chcę wzbudzać podejrzeń. Wrócimy tu innym razem. Chodźcie. Słyszałeś, że doktor popełnił samobójstwo? Na twoim miejscu uciekłbym stąd. Dobrze ci radzę. Możesz skończyć podobnie. Tak myślisz? Tak. Zostanę. Jak śmiesz wchodzić bez pukania? Wybacz. Zamyśliłem się. Musimy porozmawiać o czymś istotnym. Zapomniałeś o dobrych manierach, których nauczył cię mój ojciec? Czy to wymówka, żeby wspomnieć o mojej przeszłości? Nie miałam takiego zamiaru. Nie jesteś już służącym. Wciąż jestem pokorny. Wybaczysz mi? Wrócę później i zapukam, jak przystało. Możesz zostać. Co chciałeś mi powiedzieć? Dziś rano zbadałem ziemię, która należała do twojego ojca. Przykro mi to mówić, ale ziemia jest jałowa i nie nadaje się nawet na pastwisko dla kóz. Kontynuuj. Sprzedałbym ją nawet za najniższą możliwą cenę, jeśli zdołasz znaleźć kupca zainteresowanego takim nieużytkiem. Rozumiesz, prawda? Jeśli to korzystne, to ją sprzedaj. Oczywiście. To jedyne, co można zrobić. Jesteś zawiedziona? Nie. Nie zastanawiałam się nad tym. Przyjechałam do Anakondy wedle woli mojego ojca, który mianował cię moim opiekunem. Nie martw się. Za rok skończę 21 lat i zwolnię cię z tego obowiązku. Nie powinnaś tak mówić. Czuję się w obowiązku zapewnić ci ukojenie. Powinienem ci podziękować za wniesienie do mojego życia łagodności i delikatności. Nie martw się przyszłością. Dzięki ciężkiej i uczciwej pracy udało mi się odłożyć sporą sumę pieniędzy. Ta fortuna jest moja. Ale może być też twoja, jeśli uznasz mnie za kogoś więcej niż twojego opiekuna. Są cięższe niż sądziłem. Zostaw go. To tylko beczka soli. Warta życia trzech osób. 10 takich jak ty. Nie znasz mnie, ale kiedyś zmienisz o mnie zdanie. Było blisko.
What a contrast. Your perfume. Tu wyraźnie czuć twoje perfumy. Nie chciałem cię urazić. Wszędzie robiłabyś wrażenie. Jesteś piękna. Nie rozumiem cię. Pracujesz dla Desmeya zamiast pracować na swój koszt. Musisz być ambitniejszy. Schlebiasz mi. Spróbuję zastosować się do rad Salazara Mendozy. Mój ojciec był ostatnim z rodu jednej z najlepszych hiszpańskich rodzin. Zostawił mi w spadku rezerwat w Beaver Brook. Na skale widnieją nasze inicjały. Pewnie to dla ciebie mało interesujące. Wolałbyś szynk i bar. Zostałem w mieście dla ciebie. Dlaczego? Jesteś tu jedyną przyzwoitą osobą. Kim jesteś i dokąd zmierzasz? Gdziekolwiek. Nie masz domu? Nie. Każdy stan jest dobry. Miałem wyjechać, ale gdy pierwszy raz spojrzałaś na mnie w szynku, wchodząc po schodach, już wiedziałem, że zostanę. Nie przeszkadzaj pani Elenie. Nie przeszkadza. Pytałam, co zawierają beczki. Zwracaj się do mnie z pytaniami. Nie rozpraszaj pracowników. Oni tylko czekają na wymówkę do obijania się. Masz z nią nigdy więcej nie rozmawiać, brudny żebraku. Tak? Za 3 dni spłacę dług. Nie będziesz mógł mi rozkazywać. Przygotuj kolejny raport koronera. Witaj, panie Desmey. Morning.
To ty, Bill. Co tu robisz? Zabili Lestera. Złapaliśmy cię na gorącym uczynku. Zabił Lestera i nas okradł. Nędzny z ciebie złodziej. Wszystko dla kilku skór. Mogłem się tego spodziewać. Stój. Kto to zrobił? Znów kogoś broniłeś? To złodziej i morderca. Zmieniam zeznania. Chciałbym zobaczyć go na szubienicy. Chodź. Dowiedział się. Załadujcie broń na muły. Pojedziemy do rezerwatu. Zabierzemy złoto i uciekniemy do Kanady. Obudzę Elenę. To zły pomysł. Ma prawo do udziału. Złoto należy do niej. Nie ma czasu na wyrzuty sumienia. Nie chcemy tu kobiet. Załadujmy broń. Spokojnie. Szeryfie, chcę porozmawiać. Jutro, Bill. Chodzi o coś ważnego. Twój pistolet. Dzwon, który opłaciłem.
Szeryfie, Desmay i jego ludzie opuścili miasto. Myślę, że coś planują. Billa tam nie było. Coś musiało mu się stać. Nie jest tak zły, jak myślisz. Jest porządny. Niemożliwe, że zniknął. Wiesz coś? Wiem wszystko. Gdzie on jest? Nie ma go tutaj. Wiem. Musimy zaczekać. Dlaczego? Godzinę temu odkryłem prawdę. Bill wróci do Anakondy. Czekam na niego. Chcę na niego zaczekać. Indianie byli zadowoleni. Tak myślisz? Tak, dostali dużo broni. Pewnie. Pijesz się? Wstawajcie. Do dzieła. Złoto. Prawdziwe złoto. Złoto. Chłopcy, spójrzcie. Ręce do góry. Nie jesteś już szefem. To koniec. Rzuć broń. Nie jesteś już szefem. Rzuć broń. Mówiłem, że jestem skromny, nawet gdy tak nie uważałem. Teraz jestem pewien, że zawsze byłem bardzo skromny. Wygraliście. Jest moje. It's on. It's gold. It's mine. Moje. Gold. Gold.
It's mine! Moje złoto. Murderer for my gold. Zabiłeś mnie dla złota. Morderca. No! No! Nie. Salazar. Desmay. Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski.